Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taki pomysł na obiad, na taką błyskawiczną zapiekankę, która jest z cukinii, z mięsa mielonego i makaronu. Polecam Wam, robi się błyskawicznie i macie pyszny, zdrowy obiad. A teraz pokażę Wam, jak ją zrobić. Pół kilo mięsa mielonego. Mięso mielone możecie wziąć z kaczku, z łopatki, z szynki, jaką lubicie. Pół łyżeczki soli. I doprawiacie, jakimi przyprawami lubicie. Ja doprawiam dzisiaj wegety naturalnej. Łyżka majeranku. Łyżka przyprawy do mięsa mielonego. Przyprawy do pieczeni. Do mięsa mielonego. Sól. Pieprz. Ja jeszcze mam taką przyprawę jak garam masala. Jeśli nie macie, możecie pominąć. Pół łyżeczki pieprzu ziołowego. Jedną pokrojoną w kostkę cebulę podsmażamy na małej ilości tłuszczu. Cebulkę możecie delikatnie posolić i popieprzyć. Gdy już nam się zaczyna ładnie przerumieniać, dodajemy mięso mielone. Na sam koniec dodajemy dwa ząbki czosnku. Może być przyciśnięty przez praskę albo drobno posiekany. Następnie do mięska dodajemy pomidory, albo świeże pokrojone w kostkę, albo z puszki, to jak już wolicie. Ja tu dodałam trzy świeże pomidory, ale możecie dać z puszki. No i jeszcze chwilkę, żeby puściły sok, żeby było trochę sosu później. Zobaczcie, jeśli byście widzieli, że jest za mało sosu, to Wasze pomidorki puściły za mało, to możecie odrobinę dolać wody. Wielką ilość. O, już teraz widać, że już tego sosu jest więcej. Zdecydowanie. Teraz jeszcze sobie już na koniec spróbujcie do smaku finalnie, czy jest dosyć soli, pieprzu, czy czegoś Wam nie brakuje. Następnie kroimy takie plastry. Następnie do żaroodpornego naczynia układamy naszą cukinię pokrojoną w plastry. Gdy już ułożyliście pierwszą warstwę, delikatnie posólcie i popieprzcie. I teraz zobaczcie, będziemy układać warstwami. Na spód cukinia, makaron, a później mięsko mielone. Na cukinię wrzucamy trochę makaronu. Ja ugotowałam dzisiaj rury. Na to idzie mięsko mielone. Oczywiście nie wszystko, dzielimy warstwami. Połowa. Następnie na to dalej cukinia. Plastry. Delikatnie solimy i pieprzymy. Makaron. Mięsko mielone. I tak przygotowaną zapiekankę posypcie sobie na wierzchu delikatnie żółtym serkiem. I będziemy zapiekać w nagrzany piekarnik 180 stopni na około 15 minut. I wstawiamy zapiekankę do piekarnika. Się upiekła pięknie. Gorąca. Musicie uważać. Teraz możemy sobie ją obsypać natką pietruszki. Patrzcie, jak pięknie wygląda. I zaraz przekroimy. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Zobaczcie, i tak wygląda nasza zapiekanka po przekrojeniu z mnóstwem witamin. A teraz spróbujemy, czy jest smaczna. Bardzo dobra. Polecam Wam taką zapiekankę błyskawiczną na obiad. A jeśli spodobał Wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!